Nazywam się Joanna Burnos, jestem absolwentką 7. edycji Akademii Młodych Dyplomatów organizowanej przez Europejską Akademię Dyplomacji. Obecnie pracuję jako przedsiębiorca i działam aktywnie w partii politycznej Nowoczesna Ryszarda Petru. W swojej działalności politycznej zajmuję się głównie nawiązywaniem współpracy z naszymi odpowiednikami, partiami modernistycznymi, liberalnymi w Europie. Koordynuję i organizuję wizyty zagraniczne pana przewodniczącego Petru oraz wspólnie z sekretariatem do spraw polityki międzynarodowej, naszym ekspertem, doktorem Bartłomiejem Nowakiem, przygotowuję stanowiska partii w zakresie polityki międzynarodowej. Joanna jest bardzo wartościowym członkiem zespołu do spraw polityki zagranicznej. Jestem przekonany, że jej kompetencje zdobyte w programie EMD pomogą w wypełnianiu codziennych obowiązków. Z pewnością najbardziej utkwiły mi w pamięci spotkania z uznanymi autorytetami z różnych dziedzin polityki, dziennikarstwa, public relations, dyplomatów. To były osoby, które zarażały charyzmą, które niewątpliwie motywowały do działania i były świadectwem tego, że jeśli się chce, można wszystko i tak naprawdę nie ma ograniczeń. To, co zawsze podkreślam ze swoimi rozmówcami, kiedy wspominamy Akademię Młodych Dyplomatów, czy kiedy polecam ją kolejnym osobom, to wartość praktyczna właściwie wszystkich zajęć, w których miałam okazję uczestniczyć. To jest dla mnie wyróżnik efektywnego programu edukacyjnego. Także praktyka, umiejętności i kompetencje przekazywane przez osoby, które rzeczywiście w tych dziedzinach funkcjonują w realnym życiu. Nie była to wiedza zdobyta z podręcznika, ale zaczerpnięta od rzeczywistych praktyków. Na pewno wartością olbrzymią jest możliwość networkingu, nawiązywania kontaktów. To właściwie procentuje przez całe życie. Kompetencje właściwie przydają się nie tylko w mojej działalności publicznej czy też politycznej, ale także w życiu biznesowym, w życiu przedsiębiorcy. Zajęcia dotyczące komunikacji międzykulturowej znakomicie pomagają na przykład w przeprowadzaniu negocjacji międzynarodowych. Zajęcia savoir-vivre przydają się nawet w sferze towarzyskiej. Także kompleksowość, złożoność oferty przygotowanej przez Europejską Akademię Dyplomacji i szczególnie program Akademia Młodych Dyplomatów jest olbrzymia. Myślę, że tutaj każdy znajdzie coś dla siebie, co będzie mógł z powodzeniem wykorzystać w życiu zawodowym, prywatnym, a także mam nadzieję publicznym, bo gorąco zachęcam do tego, żeby absolwenci programów Europejskiej Akademii Dyplomacji brali sprawy w swoje ręce i kompetencje tam zdobyte wykorzystywali na rzecz Polski i Europy. Polecam ten program z właściwie takich trzech perspektyw. Z perspektywy przedsiębiorcy, ponieważ dostarcza wiedzy i umiejętności, które można wykorzystać w życiu biznesowym. Wiedzy dotyczącej komunikacji międzykulturowej, public relations, wystąpień medialnych, emisji głosu. Z perspektywy obywatelki, ponieważ daje możliwość przekucia tych kompetencji, umiejętności w późniejszym życiu publicznym, w życiu politycznym, tak naprawdę motywuje do działania. Europejska Akademia Dyplomacji jest ostoją proeuropejskości tak naprawdę i to jest szalenie istotne. Myślę, że z powodzeniem mogę powiedzieć, że to jest kuźnia talentów dyplomatycznych, politycznych.